Witajcie ponownie. W tym filmiku chciałem wam wyjaśnić, o co chodzi ze słowem klucz bukszpan, które zapodałem parę razy, a poza tym chciałem zrobić jakąś małą odmianę od tych wszystkich nowości wydawniczych o 8 edycji 40. Coś innego. W końcu nie samą nową edycją człowiek żyje, trzeba jeszcze coś porobić. No więc tak, po wszystkich świętach, które mieliśmy niedawno, wielkanocnych, z jakiejś paki w ogóle, nie wiem, może wy wiecie, znacie się bardziej na świętach, ale bardzo, bardzo popularną dekoracją świąteczną na Wielkanoc jest bukszpan, a szczególnie, nie wiem dlaczego, był na promocji wielkanocnej, więc zakładam, że ma coś z Wielkanocą wspólnego, kule bukszpanu. Nie byłoby w nich nic niesłychanego, gdyby nie to, że te kule bukszpanu są sztuczne. Jak widzicie, jest tutaj krateczka. I na tej krateczce widać. I ta krateczka ma takie swoje malutkie igiełki, których można odpinać bez wyrywania trawki, które po złożeniu wyglądają całkiem epicko. I co zrobimy sobie teraz? Teraz zrobimy sobie rzecz następującą. Pójdziemy do mnie do pracowni i tam spróbujemy zrobić tego teren w 5 minut, no może w 10. Usiądę, pomyślę i zrobimy sobie coś z tego bukszpanu, który tak wklejony na podstawkę będzie wyglądał jak krzaczki. Zapraszam. Jesteśmy w warsztacie. Jako, że ogólnie w całym procesie moja twarz nie jest ważna, ważny jest bukszpan. Przepraszam, ale bardzo fajnie, bardzo mi się podoba to słowo. Ważny jest bukszpan. Pokażę wam, jak zrobić na takiej malutkiej płytce z MDF-u, który jest MDF-em 3 mm, to próbowałem robić coś innego, nie wyszło. Zrobimy małą górkę. Taką górkę, aby można było na niej jeszcze postawić w idealnym świecie figurkę jakąś. Upstrzymy ją troszeczkę ze styroduru, ją zrobimy, pokombinujemy, pokryjemy ją masą i przygotujemy ją do wklejenia masy bukszpanu. Dajcie dalej. Jak już wspomniałem, pozwoliłem sobie, no, nie to, żebyście mi na to pozwalać, ale wiecie, powyrywałem troszeczkę już takich kępek, właśnie trawki tych listków, może tutaj będzie lepiej to widać. Jest ich sporo, każdy z takich listków tak naprawdę to jest odlew. I tutaj jest podstawka malutka, którą będzie można zatopić w kleju i 4 łodyżki. Te właśnie łodyżki można złożyć na przykład, żeby było gęściej jedna w drugą. Obrócić je o tam 45 stopni, żeby to było gęstsze. I zaczyna to już wyglądać jako kępka. Kilka takich kępek obok siebie i zacznie to wyglądać po prostu jak jakiś ładny krzaczek. Oczywiście mamy tutaj tylko zielone kępki, ale na chwilę obecną na potrzeby tego tutoriala sądzę, że to wystarczy. Więc spróbuję zrobić teraz tutaj jakieś minimalne wzniesienie. Wykorzystam resztki styroduru, który mam gdzieś tu mi zalega. Mamy trochę styroduru i wytniemy tutaj jakiś sobie kształt. Znaczy tu wytniemy kształt dwupoziomowy, tak żeby też nie przesadzić. I wkleimy to na tekturkę. O, widać to wszystko. Wkleimy to na tekturkę. Oczywiście zrobimy jakiś tutaj efekt skałki, mam nadzieję. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc zabieramy się do roboty. Nie wiem, ile będę tak naprawdę podczas tego całego robienia mówił. Nie wiem, czy to przyspieszę, ale cóż. Więc żeby wyciąć sobie to, musimy najpierw znaleźć rozmiar, jaki chcemy wyciąć. Więc ja bym tutaj sobie ocelował gdzieś mniej więcej odtąd, żeby się zaczynało tutaj, bo mamy tak powycinane. Delikatnie mamy, że tak powiem, po ścieraną powierzchnię, więc ja tutaj się tak wpasuję i zaznaczę sobie, o, tu się kończy tekturka, a tak naprawdę chcę gdzieś tutaj coś wyciętego. Tak, więc tutaj wezmę nożyk, który mam gdzieś. Nożyk już jest, wycinamy. Dobra, więc mamy kształt. Teraz trzeba ten kształt dopasować. Więc znowu weźmiemy sobie tutaj pisak i
dopasujemy, bo tutaj musimy sobie jeszcze go ściąć. Także musimy upewnić się, że to co robimy ma sens. Więc teraz co jeszcze zrobię? Zrobię delikatne nacięcie pod takim delikatnym kątem, żeby to nie było proste, tylko delikatnie nacięte i objadę dookoła, tak? Szczerze, że nie za bardzo mi się to podoba, więc wyciągnę swój domowej roboty nóż na gorąco i pokażę Wam, jak to można ładnie przyciąć. Nóż domowej roboty do cięcia styropianu to w ogóle temat na kolejny odcinek, ale jest on zrobiony totalnie na budżetowo. Ładowarka do jakiegoś starego telefonu, która ma 12 V mocy, 400 mA i 4,8 W. Parę rurek z Castoramy, z Leroy i struna, czy jakiś inny sznurek. No i tutaj mamy w ten sposób, kręcąc tymi na lewo i prawo, napinam sobie, żeby była cały czas taka napięta. Co robimy? Wciskamy to do gniazdka i wycinamy. Drucik nagrzewa się właściwie automatycznie. Nie zajmują tu dużo czasu, o widzicie, już zaczyna się troszeczkę kopcić, jakaś resztka styropianu, no i możemy zacząć wycinać. Nie musimy być super regularni, po prostu jedziemy tutaj. O. Tą część oczywiście też sobie zasypiemy piaskiem, żeby to nie wyglądało jakoś tak super mega nieorganicznie. Grał na gitarze. Moi drodzy, jaka to melodia? Zgadniecie po jednej nutce? Dobra, jest wycięte. I teraz pokażę Wam fajną sztuczkę. Oczywiście trzeba to wycinarkę na gorąco trzeba wyłączyć z gniazdka, żeby teraz już się nie grzała, bo nie ma sensu, żeby przepalać sobie przepalać drucik. Jak widzicie, zaczyna to już nam pasować, ale te krawędzie nie są zbyt ładne. One nie wyglądają naturalnie, nie wyglądają organicznie. Ja wiem, że na przykład tereny do gier, kiedy robią duże skałki, może to wyglądać całkiem spoko, szczególnie jeśli jest pomalowane, ale nie jest to dla mnie ideał takiej małej skałki. Więc co zrobimy? Zrobimy rzecz następującą. Jak tylko znajdę oczywiście, bo wszystko ostatnio gubię. O, tutaj jest. Bierzemy taki pumeksik. Przecież to jest gąbka z papierem ściernym i obcinamy. Jak się nam troszeczkę postrzępi, nie przejmujemy się tym, bo tak jak powiedziałem, wyrównamy to wszystko klejem PVA, czy glikolem i piaseczkiem, bo to wszystko jeszcze będzie pokryte piaseczkiem. OK, więc mamy pierwszą część. Możemy ją sobie tutaj wkleić, bo to wkleienie tego elementu umożliwi nam dopasowanie kolejnego. Więc nie przesadzając, ciach. Dociskamy porządnie. I właściwie już mamy zrobiony mały podstaweczek. Ja bym tutaj chciał jeszcze zrobić malutką górkę. Tak, aby jakoś to wyglądało fikuśnie, więc ja sobie zrobię może o, taką niesymetryczną tutaj wyjadę. Wyjadę sobie taki trójkącik i ten trójkącik obrobimy.
Musimy też czasami uważać, ponieważ klej na gorąco potrafi roztopić taki styrodur do tego stopnia, że się nic nie sklei. Mam nadzieję, że to w tym momencie nie nastąpiło. I teraz tak. Teraz musimy właśnie porobić trochę tych kępek, które poskładamy jedna w drugą i po prostu wkleić je w kilka miejsc na tej podstawce, którą sobie zrobiliśmy. Więc wyszukuję sobie, tu są kilka tam połączonych jakoś dziwnie, wyszukuję sobie takie kępki, które chciałbym właśnie do tego użyć. Ja bym zrobił tutaj jedną tu, jedną tutaj gdzieś, nie za dużo, bo co za dużo to niezdrowo, resztę zrobimy sobie trawkami od PaintForge, które po prostu złączą mi ten element razem z podstawkami do moich tyranidów. Więc cóż, robimy tak. Bierzemy trochę kleju, dosłownie kapkę i wciskamy tak, żeby przesiąknęło na wylot. Ewentualnie możemy jeszcze trochę dokleić. No i teraz tutaj to musimy przytrzymać niestety. Ale widzę, że mi topi też mój plastik. Tego nie przetestowałem wcześniej. Tak, o dziwo, dmuchanie na taki styropian, czy na taki rozgrzany plastik pomaga. Widzę, że jedna trawka jeszcze się tutaj może spokojnie zmieścić. Tylko odwrócę te kępki tak, żeby one były w przeciwnych kierunkach, bo tak się widzę, że delikatnie się kładą. Jak zrobię je w przeciwnych kierunkach, to się będzie to bardziej naturalnie wyglądało, jakby te kępki szły w różne strony. Tutaj trzeba po prostu, nie macie co przejmować, można to takie coś maltretować. Aha, no i chyba najważniejsza informacja, za ile kupiłem taką kulkę? Ta kulka kosztowała mnie chyba, słuchajcie, 18 zł. Jest to na firmy Goliat. Firma Goliat, Janusz Polaszek, spółka ZO. Na pewno można ich znaleźć na internecie. Firma jest z Piły. Kwiat Sztuk ML30 się nazywa, więc jeżeli chcecie poszukać na internecie, polecam wam wyszukanie firmy Goliat, Janusz Polaszek. Więc, bo może być już w sklepach niedostępne, ale na przykład dzisiaj widziałem w Stokrotce, więc sądzę, że jest to całkiem dosyć mocno dostępne. Podpływam temperatury plastiku z pistoletu. I to jest coś, czego nie przewidziałem. No ale metodą prób i błędów spokojnie można sobie do tego dojść. Jak widzicie, kilka jeszcze krzaczków mam, więc to nie jest problem, żeby to zerwać i zrobić to od nowa, ale ten się ładnie trzyma już. Więc wystarczy trochę podmuchać. No i cóż, to mamy gotowe. To mamy za sobą, tą część. Teraz następuje rzecz kolejna, a więc wyciągnięcie kleju wikolu, pokrycie tego wszystkiego klejem, wysuszenie i pomalowanie. Na chwilę obecną wygląda to tak. No dobrze, mamy piasek, mamy ręcznik papierowy, mamy wikol, który trzeba tutaj trochę otworzyć. I możemy zacząć kleić. Potrzebujemy tylko jakiś kawałek plastiku, na który moglibyśmy wylać trochę kleju. No właściwie nie. Właściwie zrobimy to tak, że wyleję klej bezpośrednio tutaj, bo będzie go szło na tyle dużo. Oczywiście starajcie się w takim już na takim etapie nie ubrudzić pisków, bo wszystko tutaj już nie będziemy malować sprayami. Wszystko będzie malowane ręcznie, więc musimy uważać, aby tych listków nie pobrudzić, bo nie będziemy mieli szansy ich doczyścić później pewnie. Tego kleju nie oszczędzajcie, mi się coś trochę przytkało, no ale cóż, mam już resztkę tego kleju. Dobra,
Spróbujmy teraz osuszyć sobie delikatnie pędzelek, który też coś wykolował ostatnio. Nie pamiętam co. Bierzemy sobie tą resztkę kleju stąd. No i prawie jak paleta malarska tutaj. Co nam powoduje, czy daje nam takie malowanie, wikolowanie tego? Przede wszystkim robimy sobie taką dosyć nierówną warstwę, która zaczyna być trochę bardziej naturalna, organiczna. Co zaraz zobaczycie, jak to wszystko się pokryje. Tutaj sobie wchodzimy. Staramy się wejść we wszystkie tutaj dziurki, zapchać to, żeby nie było widać, że tam jest po prostu, że to jest styropian. Wiesz, to jest jakaś forma styropianu, styrodur w tym przypadku. Ten piasek tam też musi się znaleźć, żeby jak mamy klej, ten klej na gorąco oczywiście, to żeby on został pokryty, przykryty wikolem, żeby nie było go widać, żeby nic się tam nie świeciło. Jeśli trochę piasku się nam dostanie na te łodyżki czy coś, to nie przejmujmy się, chodzi ogólnie o to, żeby zrobić to jak najczyściej, bo im mniej tego wikolu pójdzie na właśnie rzeczy, które nie chcemy, żeby poszło, to będzie mniej czyszczenia, tak? Muszę się ograniczyć z tą winą, tak. Bo jest to mega patronizujące. Nie wszyscy muszą to robić. No dobra. Do wody. I teraz, jak to posypać piaskiem? Ano, tak to. Piasek, który używam, to jest piasek, jeśli się nie mylę, zwykły piasek do piaskownicy, który kupiłem kiedyś worek, chyba 10 kilo. I kupiłem go chyba ze 2 lata temu. I cały czas mi wystarcza do różnych terenów, do posypek, nawet czasami do podstawek przy jakichś większych pojazdach, gdzie chcę gruby piach. No i mamy. Teraz mamy tutaj dużo takich grudek, więc je możemy troszeczkę rozciaptać palcami, żeby nie było tak przy brzegu. Więc to sobie rozciaptujemy. Nigdy nie powiedziałem, że to będzie czysta robota. Czasami właśnie robienie terenu to jest brudna robota, trzeba się trochę ufajdać. Jak to zrobimy, no to co? Oczyścić rękę, wziąć trochę piachu i posypać znowu. Widzimy, że gdzieś się nie odsypało? Posypać. Posypać. Nie przejmować się, to wszystko musi tak być. No dobra, odstawiam mój piaseczek. Czy możecie już sobie wyobrazić teren, jak on będzie wyglądał? Parę trawek i mamy prosty konstrukcji teren. Teraz pokażę wam, dlaczego chcę trawki. I dlaczego użyję tutaj, żeby związać to wszystko trawki z Forge World, nie, Forge World, z Paint Forge'u. Bo mam swojego Tyranida, mam swojego Hive Taranta tutaj z krzywym mieczem. O, który będzie tutaj mógł się kitrać za tym. No i oczywiście pomniejszych ludków, gutków. Na przykład gdzieś tu jest ten pan. O. Takich panów będę mógł sobie tutaj wstawić i zacznie to wyglądać jak teren. Nie wygląda jak teren? Moim zdaniem wygląda. Jakie są następne kroki? Bo oczywiście musimy zrobić przerwę, musimy zostawić to na jakiś czas, aby to wyschło. Jakie są następne kroki w takim, przy takim terenie? No, następnym krokiem jest wzięcie sobie czarnej farby, jakiejś najtańszej. Polecam czarną farbę, bo zawsze to jest ładne wyrównanie całego całej konstrukcji i musimy to pomalować. Dalej, następnym krokiem może być użycie innych farb, też dosyć tanich, a jeśli nie tanich, to takich, gdzie jest ich dużo za pieniądze. Ja używam sobie takich farb, to akurat mam kolory, których nie użyję, bo brąz mi już się skończył, ale ogólnie możecie po prostu wziąć farbę GW i to wszystko po prostu pomalować tak, jakbyście malowali normalnie podstawek. I na sam koniec bierzemy kępki trawy, takie jak są tutaj na tych podstawkach. Takie kępki trawy, te akurat z Paintforge'a, będę je kupował więcej, żeby właśnie związać teren, który buduję, znaczy, który robię. I po prostu to musimy wszystko wykończyć. Więc teraz, co się stanie z tym? Co zrobimy? Na chwilę obecną zakończymy ten tutorial. Ponieważ jak pomalować, to chyba wiecie. I powiedziałem, co już trzeba zrobić. Natomiast jeżeli chcecie, żebym zrobił drugą część, jak to wszystko wykończyć, to dajcie znać w komentarzach i zobaczymy się wkrótce. A na chwilę obecną
Bukszpan.